W lagunie atolu Bikini wyzwolono nieprawdopodobną ilość energii. Skażono ludzi, wodę, okręty i pobliskie wysepki. Wszystko to po to, aby zademonstrować ludzkości atomową siłę Stanów Zjednoczonych. Ostrzec wszystkich przed nowym orężem, które może być użyte w następnej wojnie. Istotne było również porównanie okrętów wroga z ostatniej wojny w odniesieniu do konstrukcji amerykańskich. Dlatego poza japońskimi i niemieckimi Amerykanie postanowili poddać próbie atomowego ognia swoje własne jednostki. Wykorzystano okręty różnych typów, od lotniskowca przez niszczyciele do niewielkich łodzi podwodnych. Ponownie zanurzamy się w błękicie, aby obejrzeć okręt podwodny USS Apogon. Jesteśmy na 30 metrach. To połowa drogi. Apogon leży na 57. Powoli pojawia się stalowy kadłub o wyporności 2391 ton. Wydaje się, że nie ucierpiał na skutek wybuchu. Uzbrojony w wyrzutnię torped średnicy 533 mm. Pod wodą osiągał prędkość 9 węzłów na powierzchni. Był 2 razy szybszy. USS Apogon, okręt klasy Balau, tylko 3 lata pływał po oceanach. Został zwodowany 10 marca 1943 roku w brytyjskiej stoczni marynarki wojennej w Portsmouth. 3 listopada 1943 roku Apogon wyruszył na swój pierwszy patrol wojenny. Patrolował akwen w rejonie atolu Trak i Kwajalein. Był to szlak japońskich statków transportowych. 5 listopada odpalił torpedy w kierunku 4 spostrzeżonych celów, ale bez skutku. 4 grudnia podczas patrolu u wybrzeży wysp Gilberta Apogon dokonał udanego ataku torpedowego i zatopił japoński statek pomocniczy Daidomaru o wyporności blisko 3000 ton. Podczas kolejnego rejsu w rejonie archipelagu Marianów zaatakował konwój 6 japońskich statków transportowych. Po 10 minutach załoga usłyszała wybuch i ujrzała płonący statek, który zatonął po 20 minutach. Apogon zaatakował kolejny statek z konwoju. Mimo wiarygodnych relacji załogi, oficjalnie nie uznano obu tych ataków za udane. 12 czerwca 1944 roku, niedaleko Formozy na Morzu Filipińskim, podczas ataku na japoński konwój, Apogon został niespodziewanie zaatakowany przez kanonierkę wroga. Japończycy musieli spostrzec peryskop Apogona i próbowali staranować okręt podwodny. Fragment peryskopu Apogona, jak też maszty radarowe, zostały zniszczone. Nie brakowało wiele, aby Apogon został zatopiony. W 1946 roku Apogon podczas podwodnej eksplozji jądrowej Baker znajdował się około 200 metrów od epicentrum wybuchu. Okręt zatonął prawie natychmiast. Wybuch bomby atomowej nie wyrządził wielkich szkód na okręcie. Zatopiła go ogromna 30-metrowa fala powstała po wybuchu. Istotą testów z bronią jądrową przeprowadzonych w 1946 roku na atolu Bikini była chęć sprawdzenia, jaki wpływ na flotę przeciwnika ma wybuch bomby atomowej. Okręty zgromadzone w lagunie atolu Bikini były uzbrojone jak podczas regularnych działań wojennych. Wyniki operacji Crossroads zawiodły oczekiwania amerykańskiego dowództwa. Ze wszystkich zgromadzonych niemałym wysiłkiem okrętów zatonęła zaledwie niewielka część. Pod względem militarnym operacja ta była fiaskiem.
Operacja Crossroads była przede wszystkim bezprecedensową demonstracją siły rządu Stanów Zjednoczonych, jak też ostrzeżeniem skierowanym do wrogów Ameryki. Amerykański niszczyciel USS Lamson to kolejny okręt, który stał się ofiarą operacji Crossroads. 2 lipca 1946 roku, podczas wybuchu pierwszej bomby, znajdował się 700 metrów od jej epicentrum i zatonął po 12 minutach. Ostry dziób okrętu zarył w dno laguny na głębokości 48 metrów, gdzie do dziś nieniepokojony spoczywa w swym podwodnym grobowcu. Zewnętrznym korytarzem, który rozbrzmiewał kiedyś krokami marynarzy, płyniemy w stronę wyrzutni torped. Niektóre z nich, wciąż uzbrojone, tkwią gotowe do wystrzału, jak w czasie bitwy. Lamson był uzbrojony w 12 takich torped. Te olbrzymie cygara kalibru 533 mm były jego najgroźniejszą i zarazem najskuteczniejszą bronią. Bojowa historia niszczyciela daje wiele przykładów ich siły. Jednym z jego pierwszych sukcesów bojowych było zatopienie w 1942 roku na Pacyfiku pomiędzy wyspami Gilberta i Ellis wraz z siostrzanym niszczycielem Mahan dwóch japońskich transportowców. Jednak najcięższą próbą dla Lamsona była bitwa pod Leyte. Osłaniał wtedy konwój koło zatoki Ormok. Został wówczas zaatakowany przez trzech samobójców kamikadze. Dwóch samobójców roztrzaskało się tak blisko niszczyciela, że pokład został zalany wodą. Jednak trzeci samolot trafił w pokład, zabijając 25 marynarzy i raniąc 54. W środkowej części okrętu, tuż przed nami, napotykamy rumowisko poskręcanych blach, powyginanych rur. Tu kiedyś był pokład dowodzenia. W tym miejscu uwidoczniła się siła atomowego wybuchu. Praktycznie cała środkowa część niszczyciela to jedno wielkie kłębowisko metalu. Płynąc dalej, widzimy powyginane wręgi głównej nadbudówki. Cały chroniący ją pancerz został zerwany siłą eksplozji. W środku panuje nieopisany chaos. Trudno rozróżnić urządzenia, za pomocą których sterowano kiedyś okrętem. Na piasku, tuż koło miejsca, gdzie kiedyś była sterówka, wciąż można znaleźć porozrzucane przedmioty. To chyba jest busola. Przez kilka minut pływał z nami rekin Shar, obserwując nas, na szczęście, bez specjalnego zainteresowania. Płyniemy w stronę rufy. Tu siła podmuchu sprawiła, że gruby stalowy pokład zapadł się na dużej powierzchni.
Dalej sterczą powyginane resztki wyrzutni bomb głębinowych. Milczą dziś działa i karabiny obrony przeciwlotniczej niszczyciela. Ucichły odgłosy morskich bitew. USS Lamson już na zawsze pogrążył się w ciszy. Powoli zaczynamy się wymuszać. Mijamy milczące od 55 lat działo, które wciąż wygląda, jak gdyby nadal szukało celu. Przed nami prawie godzina dekompresji. To chwila, kiedy każdy z nas jest sam na sam z własnymi myślami. Historia na wieki połączyła ze sobą nazwę operacji Crossroads, symbolu atomowej destrukcji, i atolu Bikini, niewielkiego raju na Oceanie Spokojnym. To, co wydarzyło się tu przed laty, nie powinno nigdy ulec zapomnieniu.